samym sercu Europy, tam gdzie kończy się ląd, a zaczyna woda, jest takie miejsce, do którego zawijają statki z całego świata i z którego wypływają na szerokie wody. Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. Tak powiedział kiedyś amerykański biznesmen Henry Ford. Porty w Szczecinie i Świnoujściu zdają się potwierdzać te słowa. Dzięki temu, że oba porty leżą blisko siebie i na jednej drodze wodnej, stworzyły jeden wielki zespół portowy i dzięki współpracy zwiększyły swoje możliwości. Nie od dziś wiadomo, że wszechstronność jest w cenie, dlatego porty w Szczecinie i Świnoujściu stawiają na uniwersalność. Obsługują każdy rodzaj ładunków z wykorzystaniem każdej technologii przeładunku i transportu. Za każdym razem, kiedy widzi się biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję. W portach Szczecina i Świnoujścia lista odważnych decyzji jest długa. Biznes robią ci, którzy znają i rozumieją potrzeby klientów. Bo jeśli priorytety klientów nie są ich priorytetami, to znaczy, że nie mają żadnych priorytetów. Człowiek kładzie się spać, ale morze nigdy nie zasypia i nigdy nie zasypiają też porty. Dla ludzi morza one zawsze są w centrum. Porty w Szczecinie i Świnoujściu. W centrum uwagi. W centrum Europy.